stronie odkrywka żwiru i piachu. Ta firma była swego czasu w konflikcie z właścicielami miejscowego pałacu w Kopicach, gdzie właśnie podjedziemy, jakoby z powodu wydobycia właśnie tego kruszcu obniżył się poziom wód w przypałacowym stawie i w ten sposób rzekomo obniżył wartość. No, to była jakaś zmyłka po to, żeby się usprawiedliwić od płacenia podatku, bo nie inaczej. Żwirownia ma się dobrze, a pałac cały czas popada w ruinę. Nic się nie dzieje, poza tym, że służba ochrony pilnuje, żeby nie wejść na teren pałacu. Rzekomo pod groźbą zawalenia się komuś na głowę. Więc po co trzymają to w łapie, skoro nic nie robią przy tym pałacu? Obserwuję stronę, którą mieszkaniec Niemiec prowadzi. Już takie różne były nadzieje na rewitalizację. Niestety nic się nie dzieje. Zostało tylko na. Tutaj zaraz skręcimy właśnie pod pałac, gdzie nakręcę kilka ujęć kamerą filmową. Zabudowania gorzelni, która również należała do właściciela pałacu. W ogóle cały kompleks tutaj obiektów związanych z hodowlą bydła, trzody chlewnej, ogólnie rzecz biorąc. A teraz nawet batalia trwa o rzekomo drogę parkową, która też kiedyś należała, to właśnie na wprost. O, tu są teraz te budynki z prawej strony widoczne. No, kamerą tak przejadę. O, to są budynki odnowione byłego majątku pałacowego. A teraz podjedziemy pod pałac, którego wygląd jest tragiczny. Zobaczymy, jak to będą reagować, kiedy będę właśnie go filmował. Thank you.
oto zabudowania dawnego majątku pałacowego po rewitalizacji i okazuje się, że można. Jakby się chciało, jakby się miało cel posiadania, a w odniesieniu do pałacu tego celu nie widać. A jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Tylko teraz jakie?